Dzień dobry, moje kochane. Wyspałyście się? Tak. Tak? Wyspałaś, Anielcia? Co się stało? Cześć, Husiu. Daj buziaczka mamie. Cześć, Klarciu, kochana. Mama wyjmie ubranka. W co my się dzisiaj ubierzemy? Może w te sukieneczki? Tak? Ubierzemy się w te sukieneczki? Tak. Ucia mówi tak, Klarcia mówi nie. Anielka? Nie. Też nie? Ja myślę, że tak. Mama. Mama myśli, że tak. Mama już zdecydowała. I jeszcze rajstopki. To co? Wychodzimy, idziemy, Siusiu? Siusiu. Siusiu? Kto chce Siusiu? Usia chce Siusiu, dobrze, to idziemy. Siusiu. Siusiu, tak, otwieramy drzwi. Proszę. Idziemy na nocniczki zrobić Siusiu. Ale musimy zdjąć piżamkę. Klaruniu, chodź Siusiu. Klarcia z misiem przyszła. I co, jest Siusiu w nocniczkach? Nie. Nie ma. Dziewczynki nie chciały zrobić Siusiu na nocnik, to może Misiu zrobi. Dziewczynki, weźcie pampersy, wyrzucimy je do kosza. Lucja, zapomniałaś o swoim pampersie? Proszę. O, tacie budzik dzwoni. Zaraz tata staje do pracy. No to chodź, Anielko, wyrzucisz dwa. Aha, Klarcia już przejęła, dobra. No chodźcie, wyrzucimy pampersy. Tu trzeba wyrzucić? No, mama pomoże. Wyrzucamy. No, brawo. Anielko, wyrzuć pampers. Dobra, pięknie, zamykamy. Papa! Papa, pampersy. Papa. To co, idziemy teraz włoski uczesać. Jakie gumeczki założymy? Takie. Dobrze, takie. Dla Anielki niebieskie, tak? Tu. Klarcia chce żółtą? Okej. A dla Łucji weźmiemy różową. Klarcia już jest uczesana. Śliczo, masz kiteczkę. Okej, gotowe. Pipi. Pić chcesz? Tak. Dobrze, to idziemy pić. Jeszcze dla Łucji gumka. Siadaj, Lucia mówi. Chcesz jeść? Tak. Tak? Dobra, sadzamy. Dziewczynki zajadają pyszną kaszkę od Mixit. A mama dziś będzie jadła musli, które sobie sama zmiksowała. A tak w ogóle to jeszcze się z wami dziś nie przywitałam. Zaraz to muszę nadrobić. Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym vlogu. Dziś jest 3 październik i mamy dzisiaj w Gdańsku okropną pogodę. Dziś miałam ochotę wyjść pobiegać rano, ale gdy o 4 nad ranem obudził mnie hulający za oknem wiatr i deszcz, czyli już wiedziałam, że nic z tego nie wyjdzie. I w sumie mogłam się tego spodziewać, bo już wczoraj zapowiadali u nas straszne wichury. Ale przynajmniej wstałam wcześniej, ogarnęłam się i mogę zacząć działać od rana. Za chwilę opublikuję wyniki konkursu na Facebooku. Muszę wam powiedzieć, że wczoraj wieczorem czytałam wasze odpowiedzi pod postem konkursowym i naprawdę nie było łatwo wybrać tylko 16 laureatów, bo zostawiliście masę przepięknych życzeń dla dziewczynek w odpowiedzi pod postem. Było wiele pięknych wierszyków, laurek, życzenia wideo. Niejednokrotnie się wzruszyłam, przy innych się uśmiałam. Jeden wierszyk szczególnie przypadł mi do gustu. Zaraz postaram się go znaleźć i wam przeczytam. Okej, mam go.
Autorką jest Angelika Godawa-Mołek i wierszyk brzmi tak. Wymarzone i wyśnione, w Gdańsku cudem narodzone, wyskoczyły we trzy z brzuszka, troszkę większe od puszka. Więc rośnijcie zdrowe, duże, rozweselcie każdą burzę, bawcie dużo się i tańczcie i ze śmiechu tylko płaczcie. Odkrywajcie świat w książeczkach, przy legendach i bajeczkach, wyruszajcie też w podróże i te małe, i te duże. Jedźcie autem, płyńcie statkiem z mamą, tatą czy też dziadkiem. No a z babcią jej kotem lećcie w podróż samolotem. Lecz wracajcie, bo was lubię, wciąż oglądać na YouTubie. No przyznajcie sami, przecież ten wiersz jest genialny. Naprawdę, Angelika, jestem pełna podziwu dla twojego talentu. Coś niesamowitego. Dziewczynki bawią się klockami Lego, a ja chwytam za magiczną gąbkę i idę po raz kolejny czyścić arcydzieło naścienne naszej małej artystki Anielki. To już chyba 10 raz, jak Anielcia nam pomazała ściany. Chyba muszę przestać się malować, bo zawsze gdzieś z torebki mi wygrzebie kredkę do oczu i zmaluję te ściany. Na szczęście mamy farbą fluger pomalowane ściany, z której całkiem przyzwoicie schodzi kredka przy pomocy właśnie magicznej gąbki. Widzicie? Nieźle, nie? Co tutaj jest? Brzydka ściana, pomazana, tak? A kto tak pomazał ścianę, Anielko? Ty tak pomazałaś ścianę, brzydko? No, nie wolno tak mazać po ścianach. Jeszcze nawet na policzku masz troszkę mojej kredki. Tak, i tu pomazana ściana. I gdzie jeszcze, Klaruniu, jest pomazana ściana? Tu, drzwi są pomazane. I gdzie jeszcze jest pomazane? Tu! I tutaj, tak. No pamięć o tym masz doskonałą, Anielko. Brawo. Be. Powiem wam, że już nawet się nie pieszczę z tymi ścianami. Za pierwszym razem, gdy zmywałam anielkowe freski ze ściany, to starałam się tak rożkiem gąbeczki je zmywać, aby jak najmniej szorować po ścianie. Ale teraz, gdy robię już to 10 raz, już naprawdę nie mam najmniejszych oporów, żeby szorować tą ścianę. O. Widzicie? Prawie jak nówka. No, ładna teraz jest ściana, co, Anielko? Tu. A, jeszcze tu, okej. O, tak. Jeszcze tutaj jakaś dziura jeszcze przy okazji. Dziura. Dziura, tak. Przy dzieciach to można mieć ładny dom. Czasami powiem wam, że jak przeglądam zdjęcia na Instagramie i widzę, jak mają pięknie ludzie w domu przy dwuletnim dziecku, to sama się zastanawiam, czy to jeszcze ma coś wspólnego z rzeczywistością. No i dobra, 5 minut roboty i ściany prawie jak nowe. A teraz proszę kolorowanki i przelewamy nasze artystyczne potrzeby na papier. Proszę. Co to jest, Klarciu, tutaj? Piesek? Tak. To nie jest królik, to jest osioł. Tak. Myślałaś, że to królik, bo ma długie uszy, co? A jeszcze takie za długie mu zrobili. Co to jest? To jest piesek. No, to kolorujemy. Czego się nie da? Oto! Kap, kap, kap. Kap, kap, kap. Chcesz rozerwać to? Tak. Nie wolno rozrywać kartek. Bo będzie osiołek płakał, jak go porwiesz. No. Pokolorujemy osiołka
Jaką kredką mama ma kolorować? Kukopę. Daj mamusi jakąś kredkę, Usia. Jaką kredkę mi dasz? Żółta. A jaki to kolor? Żółta. Żółta, tak. Powiem wam, że ostatnio zauważyłam, że Łucja najchętniej sięga po zabawki właśnie koloru żółtego. I to chyba ma po mnie, bo ja w dzieciństwie również najbardziej lubiłam kolor żółty. Miałam żółte etui na okulary, bo wtedy jeszcze nosiłam okulary. Miałam żółtą okładkę na książeczce zdrowia. I w ogóle wszystko chciałam mieć żółte. A dziadek Łusi, czyli mój tata, do dnia dzisiejszego lubi najbardziej właśnie kolor żółty. Tak. Dziadka, kolor ulubiony to żółty. Łucja, a twój jaki kolor jest ulubiony? Nie. Nie ma się. Nie można tak. Masz rację, nie można gnieść rysunków. Tak. A nie, tylko dlaczego zgniotłaś? Tak, więc no, Anielka, nie wolno gnieść rysunków. Nie chcecie już malować? Nie. No to sprzątamy kredki. Dziękuję. Dziękuję. No i już jest godzina 7, już jest pora kolacji. Dziewczynki zajadają kanapeczki z twarogiem i z dżemem babcinej roboty. Do tego herbatka. Pyszne kanapeczki, dziewczynki? Tak. To dobrze, cieszę się. No i za chwilkę po kolacji kąpiel i spanko. Tak, ostatnio dziewczynki chodzą wcześniej spać. Zdarza się nawet, że zasypiają o godzinie na przykład 8, chwilę po 8, ale to wszystko dzięki temu, że od kilku dni nie mają drzemki w ciągu dnia, bo ostatnio z tymi drzemkami było u nas bardzo ciężko. Nie bardzo chciały zasypiać w dzień, miały problem, żeby zasnąć i na przykład zdarzało się tak, że jedna zasnęła dość szybko, ale za to pozostałe dwie mordowały się przed godzinę i w końcu jak zasnęły, to ta pierwsza już się budziła, a więc i tak nie miałam odpoczynku w ciągu dnia od dzieci. A za to jak się wyspały, to szły dopiero spać o godzinie 23, nawet północy, więc to była masakra. No co tu dużo mówić, kocham swoje dzieci nad życie, ale ja jestem też tylko człowiekiem i potrzebuję czasami odpocząć. I już wolę po prostu nie robić im drzemki w dzień, a żeby poszły wcześniej spać i mieć chociaż wieczorem chwilę dla siebie. Ciepła herbatka, Usiu, tak? Ciepła? Dobra herbatka, prawda? Najadłyście się, dziewczynki? Nie. Nie, jeszcze się nie najadła Łucja? Nie. Jeszcze będziesz się dojadała? Ale brudne rączki. Dobrze, no już wychodzimy, idziemy prosto do wanny. I niczego po drodze nie dotykamy. Myj. Biegniemy do wanny, tylko niczego po drodze nie dotykamy. Ciała. Szybko, tak. Nie dotykamy niczego, nie dotykamy. Dziewczynki już są w wannie. Tutaj mają takie naklejki kąpielowe. Można je przyklejać do płynek, do wanny. One są na wodę, trzymają się na wodę. Z tymi naklejkami już dziewczynki bawią
się od jakiegoś czasu. A dziś mam dla nich coś nowego. Jakiś czas temu dziewczynki dostały od cioci kredki kąpielowe firmy Smiki. Można nimi malować po wannie, po płytkach. Jest załączona gąbeczka do ścierania tych malowideł. Patrząc na upodobania Anielki do malowania po ścianie, myślę, że te kredki również przypadną jej do gustu. Dobra, to otwieramy. Okej, musiałam wyjść z łazienki, bo dziewczyny się tak głośno bawią, że nic byście nie usłyszeli. A więc tak, w opakowaniu jest 6 różnokolorowych kredek. Każda kredka jest w takiej jakby plastikowej obudowie. I tutaj ma taki klik, który, jak się domyślam, służy do wypychania tego malującego wkładu do góry. Ta kredka jest jakby świecowa. Co ona wyszła? Może już zepsułam. W pudełku jest również gąbeczka. Taka zwykła. Okej, idę dać te kredki dziewczynom. Zobaczymy, jak będzie wyglądała zabawa. Dziewczynki, spójrzcie, co ja tutaj dla was mam. Proszę, to jest taka kredka. Dla Łucji fioletowa, proszę. O, Anielcia już się wzięła do roboty. Nikt nie musiał jej tłumaczyć, gdzie malować. Od razu wiedziała, że trzeba po ścianie. Tak, Anielko? Brawo, Klarciu, no pięknie malujesz. Ślicznie, tak? Ty też pomalowałaś. No dobra, z płytek te kredki podobno się zmywają, ale ciekawe, jak będzie z fugi, bo tutaj Klarcia sobie wzięła za cel pokolorować fugi. To jest artystka. Troszkę powaluje, troszkę pośpiewa. Spójrzcie, te plastikowe obudowy to trochę nieudany pomysł, bo te kredki z nich wypadają. A właściwie to w ogóle nie wiem, po co są te obudowy, bo przecież bez nich można normalnie malować. No ślicznie. Pięknie malujesz. Spójrzcie, jaka malarka. A Klarcia próbuje pomalować wannę. A co, te kredki rozpuszczają się? Zabarwiły wodę chyba. Na wannie nie bardzo widać rysunki. Spójrzcie na Anielkę, jaka zapalona malarka. Jakie arcydzieła tworzy. No po prostu Aniela jest zafascynowana tą możliwością malowania po ścianach. Aż teraz mi jest głupio, że na nią krzyczałam za to, że pomazała ściany na przedpokoju. Jak widzę teraz, jaką ona przyjemność z tego czerpie. Widzicie? To wszystko jest dzieło Anielki. Wow, jak pięknie, co Anielko? Piękne mam płytki, prawda? Wcześniej było zdecydowanie za biało, teraz jest o wiele lepiej. Tak, teraz jest ładniejsza nasza łazienka, prawda? Łucji i Klarze już się znudziło malowanie, a Anielka dalej tworzy, tym razem na wannie. No dobrze, dziewczynki, to co? Wychodzimy już z wanny, co? Nie, tak. Łucja chce już wyjść. Anielko, wychodzimy? Nie. A to Emilia, wychodzisz? Nie. Też nie? Nie. I Łucja też już się rozmyśliła, też już nie chce wyjść? Nie. Nie? A kto pójdzie spać? Nie. Nie idziecie spać? Nie chce wam się spać dzisiaj? Nie.
Nie? Chyba ktoś mnie tu oszukuje. O, jak się boję! Lucja śpiewa koci, koci, łapci, tak? No, Lucja, zaśpiewaj koci, koci, łapci. Śpiewamy koci, koci, łapci? Dobrze, to śpiewamy, no. Koci, koci, łapci. Pojedziemy do... Pojedziemy do babci. Co babcia nam da? Babcia da nam mleczka. A dziadek ciasteczka. No pięknie, jeszcze raz zaśpiewaj. Koci, koci, koci. Puka? Tata. No, tata. Proszę. Cześć, tata. Gdzie byłyście? Wow, a co tata kupił? Co cię tak ucieszyło? Wow, pampersy. Nie wiem, że jesteś tak zadowolona z tego, to ci więcej kupię. Tak. Tak? Tych ci się lepiej nosi, tak? Nie masz odparzeń, tak? Tak. Nie da się otworzyć. Tak się wysila, Lucja. Ciężko się otwiera. Zobaczmy. Tata pomoże, tak? Tak. Wow, co to jest? Co to? Pampersy. Tata ma pomóc? Ma tak. Proszę. Jeden. Ma tata pomóc? Tak! Usi! Usi pomóc, dobrze. Dobrze. No, to nosimy. Do pokoju niesiemy. Do pokoju. Ale do naszego. Ale tutaj, do sypialni. Halo, tutaj. Do szafy, tak? Do szafy. Na Lucja z Anielką razem jeszcze. Ale razem. Tak to jest, jak właśnie się kupuje. Coś w dwóch sztukach, a nie trzech. No dobrze, mama już tu chowa, tak? Chowamy, tu do szafy. Proszę, zadamy. No, włóż Anielko do szafy. Klarciu, nie uciekaj z tym. Anielka sama, no. Chodź do szafy, to zaniesiesz. No, wsuń. Chodź. Brawo. No, teraz Klarunia włoży do szafy.
O, jakie ciężkie. Mama pomoże Klarcie. O, brawo. I zamykamy się. Papa, pieluszki. I lądujemy do misia, lądujemy. Piąteczka za Nielą. Super. I lądujemy, miś ucieka. I ostatni raz Musia, tak? Piąteczka za Nielą. I uwaga na sufit. O, ale wysoko piąteczka z Klarą. Super. I lądujemy przy misiu. Bach. No. Papa, tak. No i idziemy już spać. Dziewczynki się wyszalały, wytańczyły, wylatały i teraz idą spać, prawda? Tak, to zrób papa. Pożegnaj się ze wszystkimi. Papa. Klaruniu, zrób papa. Pożegnaj się z widzami. Zrób papa. Anielka też zrób papa. Cześć wszystkim, dobranoc. No to zabieram się za mycie łazienki. Najpierw spróbuję po prostu wilgotną gąbeczką. A, rzeczywiście to bardzo lekko schodzi. Sługi chyba też zejdzie. Z płytek te malowidła zeszły bez problemu. Z wanny też. Trochę gorzej jest z fugami. Chyba będę musiała je potraktować czymś mocniejszym. Ale to już jutro, bo teraz mi się nie chce. Madziulka, a jakie dziewczynki oglądamy? Ania. Aniaka. I kogo jeszcze? Ucie. I? Akieje. Tak, a wiesz, że dziewczynki mają urodziny? Tak. I czego im życzymy? Opieć. Dużo zdrówka? Tak. Szczęścia? Prezentu. I czego jeszcze? I? Kiki. I kucyku? Tak. I dużo radości. Radości, jaka duża ty radości.